Dzień dobry, moi kochani ludzie. Witam się z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie. Witajcie, moje kochane dzieciaczki. To ja, piękna Lola, już po fryzjerze. Witam się z wami z Newport. Przyjechałam, mówiłam wam w ostatnim filmiku, że się wybieram na festyn, na show, w sumie sama nie wiem na co. I dotarłam. Przyjechałam oczywiście na nawigacji. W ogóle to jest bardzo blisko od nas, bo jechałam, ja wiem, 12 minut, bliziutko, 5 mil, 5,5 mili i przyjechałam tutaj i nawigacja mnie przyprowadziła nas do samego centrum miasteczka i tyle. No i pytam się jednych ludzi, pytam się drugich ludzi, trzecich, nikt nic nie wie, mówię, kurczę, czy ja coś pomieszałam i wiecie, zaczęłam sprawdzać w internecie. Nie mam internetu, nie działa internet, bo bardzo często w Anglii się zdarza tak, że internet nie działa. No i mówię, kurczę, jakiś trójkąt bermudzki czy co, nikt nic nie wie. Adresu nie mogę dokładnie sprawdzić, chociaż wiem dobrze, że wzięłam adres ze strony. No a tak jak mówiłam, przyprowadziło mnie to na sam środek miasta. A to ludzie jacyś też byli turyści, a ogólnie to w końcu znalazłam pana, który mi wytłumaczył, którędy jechać. Weszłam po prostu do restauracji i się zapytałam i pan mi wytłumaczył, także już wiem, że w którą stronę muszę jechać. On też nie mógł, bo wszedł na stronę i też mu nie działał internet, więc takie halo. No, jak widzicie, mała odmiana, mam zrobioną grzywkę, coś innego. No mnie strasznie te moje włosy tutaj mi się tak wyginały, falowały i nie mogłam ich ugarnąć na to, żeśmy dzisiaj pierdzieliły wszystko. Znaczy fryzjerka, przepraszam za słownictwo, ale po prostu zostałam opitolona. Zobaczymy, jak będzie mi przeszkadzać, to sobie po prostu zepnę. A póki co to jestem mega zadowolona. Zresztą ja grzywkę nosiłam, tylko że jak zaczęłam nagrywać, to już tej grzywki nie miałam, już zapuściłam, także mnie nie widzieliście nigdy w grzywce. Dobra, kochani, także ja się przesiadam do auta, a w ogóle fajny butik przed chwilą wyczaiłam, bo oczywiście jak to baba, wyszłam z auta i się okazało, że zaparkowałam bezpośrednio przed butikiem, za mną ten butik, ta niebieska witryna, wiecie, jakie fajne ciuchy, jakie kiecki i już wiem, że jak będę się gdzieś na jakąś imprezę wybierała i nie będę miała się w co ubrać, to po prostu przyjadę i może sobie tutaj coś kupię. A następna impreza to nie wiem, kiedy mi się szykuje, więc nie mam żadnego problemu z tym, znaczy nie mam stresu, że mam się w coś tam ubierać, przebierać, cudować, ale powiem wam, że fajne te ciuchy w środku i jakie torebki, buty fajne. Dużo przecen i w całkiem dobrej cenie można coś znaleźć, także jak będę miała problem z ubraniem, ponieważ szafa wyczyszczona, jak będę miała problem i będę chciała jakąś fajną, nietypową pieckę, kreację czy bluzkę, to sobie przyjadę do tego butiku na początek. No dobra, ale to tak wiecie, nie, zupełnie nie w temacie, ale wiecie jak to jest, jedno się chce zrobić, a coś innego wypada. Zaczyna się ocieplać, bo powiem wam, że jak byłam u mojej pani fryzjerki, to miałam jeszcze bluzę na sobie i zmarzłam, a teraz mam tylko koszulkę i kurtkę jeansową, jest mi fajnie. Także przesiadamy się do auta i zobaczymy. Ja w ogóle nie wiem, czy na ten show w końcu wejdę, czy nie wejdę, bo tam jest chyba płatne. Wcale nie jest tak tanio. Zresztą jeszcze nie wiem dokładnie, ale wszystko się okaże. Dobra, idziemy do auta. Wiecie co, znalazłam już, ale chodzę i chodzę. Zaparkowałam, jest tak ogromny parking na jakimś polu i teraz to w ogóle szukam, gdzie się wchodzi, bo nie mogę znaleźć tego, ale ludzie też jeszcze jacyś idą. Jest po prostu taka przestrzeń. W ogóle się coraz cieplej robi. Oczywiście ma padać, więc wzięłam parasolkę. Mam nadzieję, że się nie rozpada w tym czasie, kiedy ja tu będę. Mam taką parasolkę. Moja babcia Hela zawsze nosiła taką parasolkę. O, do torebeczki się mieści, tylko mi jeszcze wystaje końcówka.
Także jestem zabezpieczona w razie czego na przemarsz do auta, jakby się rozpadało. No ale nie wiem, gdzie się wchodzi. Mówię wam, to jest tak ogromne pole. Tego nie widać, ale za mną tam wszędzie auta, bo ja w ogóle weszłam pod górkę już. Nie odzywałam się wcześniej, bo sapałam jak lokomotywa. Tam jeszcze widzę, dalej się auta ciągną. A jechałam, nim znalazłam jakieś miejsce do zaparkowania, to jechałam i jechałam. Bo wiecie co, już jest po 12, a to jest od 8 rano. Jakoś do 17 czy do którejś tam, więc... No zobaczymy, zaraz wygląda na to, że to jest ogromna impreza. Dobra, znalazłam jakąś ścieżkę. To już się auta kończą i jest po prostu droga, którą sobie muszę dojść do wejścia. O, teraz sobie pójdziemy tędy. Na szczęście trawa jest przykoszona, jest sucho, bo nie padało od dzisiaj, chociaż jest straszne, straszne chmurzyska są, ale jest fajnie, przyjemnie, nie ma wiatru, nie jest mi zimno, także możemy sobie pochodzić i obcykamy sytuację. Na miejscu zadecyduję, zobaczę jakie są ceny tych biletów i chyba wygląda na to, że warto wejść, skoro jest tak duże zainteresowanie. No chyba wygląda na to, że dochodzę do wejścia. Tu jeszcze następne auta. Ja to o. Ja jestem traktorami zainteresowana, bo w Anglii to są kapitalne te traktory. Właśnie widzę, że można sobie przejażdżkę takim traktorem zrobić. Wiecie co, to jest tak ogromne, że oni po prostu dowożą ludzi tymi traktorami. Kochani, są traktory vintage, są owieczki i są konie. Najbardziej to mnie będą konie i owieczki oczywiście interesować. A nie, tu ja chyba też będę tym traktorem jechała, to chyba wszystkich tak dowożą. Bo tu widzę, się kolejka ustawia. No, ale numery. Powiem wam, że ja nie oczekiwałam, że to jest tak ogromne, to jest tak wielka powierzchnia. Ja myślę, że trochę za późno tu w ogóle przyjechałam, bo to jest nie sposób, żeby to tak biegiem teraz obejść. Oczywiście wiadomo, że psy mogą chodzić, bo też są jakieś miejsca z psami, jest chyba jakaś wystawa, nie wiem co to ma być, bo jest jakiś dog show i tak jak mówię, owce są konie. Także nie wiem, na ile ja wam tutaj mam to nakręcać, pokazywać. Oczywiście wiadomo, że i różne stragany, piwko, jedzenie. Dobra, idziemy. Zobaczymy po kolei, co gdzie jest. Nie wiem, na co mam patrzeć. Popatrzymy, co do jedzenia dobrego. Kawiarenka, tu jest teatr jakiś. Napoje, cider, ciasta, jakieś oleje, oliwy. Powiem wam, że nawet nieźle pachnie. Kurczek, szkoda, że sama tutaj jestem, że nikomu dzisiaj nie pasowało, żeby przyjechać. No nie, na przyszły rok to będę musiała zgonić towarzystwo nasze całe, pilnować, kiedy ten festyn się odbywa. O, 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 tu coś dobrego, to by Jana interesowało. Ja to pewnie sobie jakąś kawkę strzelę, ale to później, a może... Nie, piwa nie będę piła, bo jestem autem, ale kawka będzie na pewno.
No tak, tutaj jest wszystko. Widzę i pizzę, i jakieś afrykańskie jedzenie. Ale zapachy, o! Wszędzie tylko grilla czuję. Ale ja na szczęście jestem porządnie najedzona. Kurczę, gdzie te zwierzaki? Ja po prostu weszłam, bo wiecie co, przed wejściem to jest matka i jest pokazane, gdzie co jest, jak to wszystko wygląda. I ja po prostu weszłam w tą strefę jedzenia, dlatego tutaj w tej chwili nic innego nie ma poza jedzeniem, a później wejdziemy w strefę dla zwierzaków. Wiecie co, zapachniało mi polską kiełbasą. No oczywiście, że to jest polska kiełbasa. No ten zapach to ja wszędzie poznam. Oczywiście, że to była polska kiełbasa. Ja do pana zagadałam, ale to nie był Polak, Anglik. Ja mówię, no musiałam się zatrzymać, bo poznałam zapach polskiej kiełbasy. Ale wiecie, jak ładnie zgrillowana. No rewelacja. Powiem wam, że gdybym była głodna, to pewnie bym się skusiła, bo zapach świetny. Widać było, że fajna kiełbacha. Teraz są kwiatki. Dobrze. Kwiatki. Kwiatki to ja może lepiej nie będę wchodziła, przynajmniej na razie. A może wejdziemy? Kwiatki jak kwiatki. Ciasta. A jeszcze wam powiem, że byłam po jajka i tam się skusiłam na flapjacka tak zwanego, bo pani ma u siebie takie wypieki od pań ze wsi regionalne i właśnie miała takie świeżo upieczone flapjacki i sobie jednego kupiłam. To są takie ciasta z miodu, z płatków owsianych. Bardzo dobre. I taki porządny kawałek sobie kupiłam i zjadłam. A tu widzę jakieś drzemiki regionalne. Proszę bardzo, jajka. Jakieś octy, miody. Ale tutaj wilgotno. Ua! A tu jest jakieś pomieszczenie edukacyjne. No tu widzę, jakieś zwierzaczki są, ptaszki dla dzieci, takie pomieszczenie, ziemniaki. Ho, 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 ho. Powiem wam, że dla dzieciaków kapitalne. Można malować, nie chcę tak nagrywać, bo wiecie, żeby mnie nie wyrzucili. Ziemniaki wam pokażę. O, są te z czerwoną skórką. Według mnie i Jana najlepsze. Powiem wam, że nawet owoce grillowane są. A tutaj jest jakieś pomieszczenie, gdzie można się uczyć gotować. Proszę bardzo. Let's get cooking. Ale mi ta kiełbasa cały czas pachnie, wiecie co? Do kawy straszna kolejka. Trzeba będzie czekać. Do piwa trochę mniejsza. Ale fajnie grają. Powiem wam, że jest mnóstwo owieczek. Nie będę wam wszystkiego nakręcała, bo po prostu... Wiadomo, że każdy owce widział, ale te są najdziwniejszymi, jakie kiedykolwiek widziałam. Ta jedna się bardzo denerwuje i złości, tylko chciałam, żebyście zobaczyli. Czy wy widzicie, że one mają takie głowy jak krowy? Nigdy w życiu takich dziwnych owiec nie widziałam. Tutaj też są najróżniejsze te owce. No one w takich małych boksach. Kiepsko to wygląda, no ale to wiadomo, że to tylko na dzisiaj są tak wystawione. Bardzo dziwne. Najróżniejsze. A ja teraz idę do krówek. Tam jeszcze dalej owce. Powiem wam, że jest tyle atrakcji, że szok. Chodzę i chodzę. I ciągle coś nowego znajduję. Mamy krowy. Wiecie, no dla nas... Dla niektórych osób to normalne. Dla dzieci z miasta, no to jest
coś, widok, który widzą pierwszy raz w życiu. Ale zapachy fajne. Moje klimaty. Biedne te zwierzaki, no ale jakoś muszą przeżyć ten jeden dzień. Szczęście, że nie ma takiego upału, takiego słońca dużego. Czy to są wszystko czempiony? Tu są informacje o tych krowach. No wiecie, to jest też biznesowa taka impreza. Także na pewno różne kontakty ludzie zdobywają, hodowcy. Kurczę, cudne są te krowy. No teraz to ja się czuję. Jestem wśród swoich. Jaki borderek piękny. Cielaczki. Jak przed chwilą chodziłam wśród tych owieczek, teraz właśnie krowy wam pokazuję. Dobra, wystarczy chyba tych zwierzaków, idziemy dalej. I oczywiście część dla dzieci, jakieś imprezy, zabawy. Nie widziałam jeszcze karuzeli, ale dopiero weszłam w tę część. Pitulaczki coś sobie kupiłam. Pokażę wam później, ale jestem mega zadowolona, bo polowałam na coś takiego przynajmniej 2 lata i nie mogłam znaleźć. Jestem happy. A wiecie co? Może się coraz bardziej. Idziemy dalej, bo ja jeszcze nawet chyba połowy nie obeszłam. Ogromne to jest naprawdę. Nie wiem, jak mnie Jan z tym zakupem zobaczy. Znaczy on nic nie powie, śmieje się, żartuje, ale po prostu nie jest to rzecz, którą kupiłam pod wpływem impulsu, tylko jest to rzecz, która mi była potrzebna. Bo to jest, wiecie co, ja sobie zrobiłam taką listę potrzebnych zakupów, tego co potrzebuję już dawno, dawno, dawno. I to jest rzecz do odhaczenia właśnie z mojej listy zakupów. Wybrane, kupione, także myślę, że zakup na kilka ładnych lat, na każdą okazję. Idziemy teraz tutaj. Co tutaj się dzieje? Wszędzie coś gdzieś. Pić mi się chce, muszę sobie coś do picia kupić. Kolejka po kawę była straszna, może gdzieś znajdę tutaj. To jest taka impreza też połączona z właśnie rolniczymi zagadnieniami, bo zobaczcie, na przykład tutaj jest do sprzedaży robot automatyczny, napędzany energią świetlną. Czy ja dobrze to widzę? Czy ja to dobrze kojarzę? Tak mi się wydaje, bo to jest chyba panel taki normalny, świetlny. Czy ja to... Tak, kochani moi. No, ciekawa rzecz. I buraki wsadzone. Zobaczcie, jak to fajnie wyeksponowane. No, tutaj się dzieje. Tutaj owce na sprzedaż, coś dziwnego. Nie podoba mi się to. No, ale na tym to ja się nie znam. To było straszne z tymi owcami, ale to jest chyba jakaś aukcja, nie wiem, nie znam się zupełnie. Tu się jakieś stragany znowu zaczynają. Lody chyba sobie wezmę jednego, bo mam ochotę, a czemu nie? Jak dzień taki relaksujący, to trzeba zażyć tego co się lubi. Znowu piwko. Następna sekcja z jedzeniem, z muzyką. Ale zapachy. Chciałam wam pokazać, że cała ta impreza odbywa się nad wodą. Tu jest takie jezioro. Bardzo przyjemnie. No mówię wam, taki dzień, jak to Anglicy nazywają, Family Day. Out, czyli cały dzień na powietrzu, różne atrakcje, jedzenie, no naprawdę
Można przyjść i odpocząć, oczywiście, jeżeli komuś nie przeszkadza hałas i duża ilość ludzi. No ale powiem Wam, że wiecie dobrze, że ja lubię naturę, lubię wychodzić do lasu, ale takie imprezy też czasami są fajne i przyjemne. Coś innego. Nie można tak cały czas tylko w lesie, czy gdzieś, wiecie, w odosobnieniu. Jesteśmy zwierzętami stadnymi i czasami potrzeba, żeby wyjść między ludzi. A ponieważ ja nie lubię galerii, nie lubię po sklepach chodzić, to tutaj mi się podoba, bo jednak jest to na powietrzu. A co tutaj? Tutaj to jest w ogóle... Nie wiem, co tutaj jest. Nie mogę psów znaleźć, bo wiem, że są też gdzieś psy. Tutaj to w ogóle chodzą krowy, owieczki. Co tutaj jest? Jakieś zawody. Konie. Konie to są tam z tyłu. Stare traktory, pojazdy. To dla miłośników mechanizacji. Tak to mówią, dla każdego coś dobrego, ale ja widzę przed nami też te fajne takie pojazdy. Pokazywałam Wam u nas w miasteczku na karnawale, na węgiel. Te, ja nie wiem, jak one się nazywają. No zobaczcie, podobny był u nas w miasteczku, no świetne. Kapitalne. Kapitalny pojazd, o to chcę. Znaczy kapitalne, bo jest ich tutaj więcej. Ale zapach dymu, świetne, uwielbiam. No mówię Wam, taki klimacik festynowy, rewelacja. I wszędzie pachnie jedzeniem. A przed nami stary kombajn. To w ogóle są stare jakieś takie maszyny używane w polu. Zobaczcie, tutaj jest wszystko podłączone. Aha, to jest do formowania kostek słomy. Ileż to może mieć lat? Taka ciekawostka. I działa. I zobaczcie, jakie to jest długie. A widzicie, i ten wóz tutaj napędza to całe urządzenie. Pasy idą do tego. Tutaj się pewnie sypało słomę. Tu do przewożenia drzewa. Tu stary jaki traktor przed nami. Dobrze. A i tutaj formowały się kostki słomy i tu wychodziły już gotowe, powiązane. Ja nie wiem, czy dam radę to wszystko obejść, bo chodzę i chodzę i końca nie widać. Zjadłam loda. Teraz to by mi się kawka przydała. Ale muszę przejść na drugą stronę teraz. Tu jakieś stare pojazdy, Rolls Royce'y. Tudzież inne. I wiecie, że one w Anglii, w momencie kiedy się robi cieplej, mija zima, właściwie to latem tylko, można je spotkać na drogach. Wszystkie jeżdżą. Czasami jak się trafi na zjazd, jak przejeżdżają, no to jest kapitalne doświadczenie, jak można zobaczyć, jak te wszystkie pojazdy jadą. Oczywiście właściciele się przebierają. No i człowiek się przenosi w dawne czasy.
Tutaj kolejna piwiarnia, no świetne. No nie, no. Ja już widzę, gdzie jest dokrzoł. Jakieś pieski, idziemy zobaczyć psinki, chociaż one na pewno będą bardzo zmęczone, ale chociaż tam zajrzymy. Wiecie co, tutaj są takie dwa namioty, to są pieski do adopcji, które można się z nimi zapoznać, zaprzyjaźnić i jeśli się wszystko uda zabrać do domu, to nie będziemy tutaj wchodzić. To się ciągnie tam dalej, te pieski wszędzie są. No nie. To już sobie to darujemy. Zobaczcie, jakie to jest ogromne. Tutaj troszeczkę widać, to się ciągnie tam dalej i dalej. Fajnie, że nie pada. To znaczy, jeszcze nie pada. Kolejny punkt z piwem. Tu jakieś burgery przed nami. Maszyny rolnicze. No człowiek jakby tak chciał się wszędzie napić piwka i zjeść w każdym punkcie, to chyba by eksplodował. Jan to by tu zwariował, bo wszędzie kiełbaski, jego ukochane burgery. Patrzcie, jakie traktory ogromne. Ja to bym chciała takim pojeździć. Świetne. Olbrzymie. Wszyscy siedzą i piwko piją. Maszyna przed nami, no pewnie jakiś kombajn nowoczesny, człowiek nawet nie wie, w życiu czegoś takiego nie widziałam nawet. Słuchajcie, to jest tak ogromne. Jejkuś, ja wam to pokażę, jakie to jest duże. Może inaczej, o, koło większe ode mnie, także możecie sobie wyobrazić, jakie to jest ogromne. Nie mam pojęcia, co to jest. To wygląda jak traktor. Wszystko nowiutkie. No taka impreza. Relaks dla ludzi. Wyjście dla rodzin, a przy okazji dla rolników. Pewnie nawiązywanie kontaktów i jakieś kontrakty. Nie wiem. Nie jestem w temacie, ale tak to wygląda. No ewidentnie. Zobaczcie. No dobra, chyba starczy tych maszyn, co? I teraz tak, albo można się wydostać stąd tym traktorem, który jeździ co chwilę, no ale mimo wszystko kolejka jest taka, jak widać, mnóstwo ludzi, albo można iść pieszo, a jak widzicie, bokiem idą ludzie bardzo, bardzo pod górkę, ale ja oczywiście pójdę sobie pieszo. Były lody, to teraz trzeba je spalić. Ale jeszcze nie wychodzę stąd, jeszcze idę sobie pochodzić, bo jest super. Nie chce mi się wracać do domu tak przyjemnie. Tu pani reklamuje jakiś produkt, nie wiem co to jest. What's cooking? Czy uczy gotować? Dobra, nieważne, idziemy dalej, bo chciałam wam pokazać tańce. Zobaczcie. To jest świetne. Fajnie trafiliśmy. Ten pan z konikiem, ciekawe kiedy wkroczy do akcji. Mm.
Idziemy kunia powąchać. Nie zdążyłam, akurat przechodziły tutaj blisko i nie zdążyłam nakręcić. No ale tutaj mamy malutkie koniczki. Zobaczcie, jaki kucyk idzie z pani, idzie z nim jak pies. Jaki fajny, a cudny. Jakie maleństwo. Do ogródka, do Pitulowa idealny. Ale zapach cudny od koni. Zobaczcie, kudłacz. Srokacz piękny. Zobaczcie na to. To jest dopiero spacer w fajnym towarzystwie, co? No cudne są. Następna gromada. I ludzie, mega zgłodniałam. Przyszedł czas na jedzonko. Zobaczcie, co mam. Frytusie świeżutko usmażone i do tego polska kiełbaska. Prosto z grilla. I siedzę na słomie. Taką sobie miejscówkę znalazłam. Mega zgłodniałam. Polska kiełbacha. No to się zawsze pozna po zapachu, tak jak mówiłam wam na początku. Dobra, to ja sobie zjem. I pójdę jeszcze sobie chwilę pochodzić. Ale z wami się już pożegnam. Tylko jak skończę jeść, to wam jeszcze pokażę, co kupiłam. Z głodnym to ja teraz mogę pogadać. Bardzo dobra ta kiełbasa była. Zgrillowana, cieplutka. Nie mieli co prawda musztardy, więc wzięłam sobie ketchup, ale z ketchupem też dobra. Ja frytki lubię z ketchupem, także spoko. Moi drodzy, pojadłam i jestem teraz inny człowiek, bo ja tutaj dosyć długo chodziłam od rana na nogach, bo i fryzjer i wszystko i po prostu najzwyczajniej w świecie zgłodniałam. No ale już mi jest teraz fajnie i teraz jeszcze pójdę sobie na kawiczkę gdzieś, pochodzę, zrobię sobie jeszcze kółeczko, zobaczę, co tam się dzieje, może jeszcze coś fajnego znajdę, tak jak teraz przed chwilą wam te tańce pokazywałam.
ale jeszcze Wam pokażę, co kupiłam. Kupiłam buty. To są te butki, skórzane buty. To jest jakaś firma, o której ja nigdy nie słyszałam. Joseph Sable? Sable? Ja nie wiem, jak to się wymawia, bo to jest firma niemiecka. Firma niemiecka, więc nie mam pojęcia, jak to się wymawia. W każdym razie buty kupiłam przecenione. Nie wiem, czy z ubiegłego roku, czy jakie. Nieważne, pan mówi, że jest co roku tutaj. Powiem wam, że świetne. Ja szukałam od X czasu fajnych butów, które będę absolutnie nie do pracy, tylko takie, wiecie, gdzieś wychodzę, czy to zima, czy lato, czy jesień, czy wiosna, bo wiecie, że u nas zima to jest mega łagodna i po prostu chciałam coś, co nie będzie konwersami, bo ja, przepraszam, od kilku lat non stop jak gdzieś wychodzę, to wychodzę w konwersach i nie mam żadnych fajnych butów. Właśnie chciałam skórzane, fajne buty, takie casualowe. I szukałam na necie, patrzyłam, ale albo są kosmiczne ceny, albo coś mi w nich nie pasuje, albo są jakieś takie pospolite. Chciałam coś takiego innego, czego nie ma w każdym sklepie. I uwierzcie mi, że tak jak mówiłam, to nie jest spontaniczny zakup. Dokładnie czegoś takiego szukałam. Żeby to nie były takie zupełnie płaskie, żeby były troszeczkę do kostki. No słuchajcie, są też na ekspresik, nie trzeba ich wiązać. Uważam, że są zgrabne, fajne, ładny kolorek. Były też niebieskie, były czerwone, ale ja chciałam takie, żeby mi do wszystkiego pasowały. No do jeansów, moi drodzy ludzie, idealnie. Do leggingsów uważam, że są fajne. Jak ktoś kojarzy tę firmę, nie wiem, czy widać... Joseph Sable, Sable, Sable pewnie, albo Sable, nie wiem jak to po niemiecku przeczytać. Jak kojarzycie, to dajcie znać. Leciutkie, bardzo fajne. Założyłam i po prostu poczułam się jak we własnej skórze. Także jestem mega zadowolona, bo naprawdę od dłuższego czasu takich butów szukałam. Więc fajnie, cieszę się jak mała dziewczynka. Mówię wam o tym, że czyszczę szafę, a kupiłam buty. Ale to jest naprawdę rzecz, którą miałam zapisaną, którą chciałam kupić już od dłuższego czasu. Dobra, kochani ludzie, to ja wam dziękuję. Już nie będę wam więcej tych straganów, tego wszystkiego nakręcała, bo ja wiem, że to nie każdego interesuje. No po prostu spędziliście dzień ze mną i było mi bardzo miło. Powiem wam, że ja nie mam problemu z tego, że jestem sama, że nie ma ze mną Jana, że nie ma znajomych. Wiadomo, że byłoby przyjemniej, ale ja sama też potrafię się bawić. Ja jestem typem introwertyka, ja bardzo lubię towarzystwo, ale ja się sama ze sobą nie nudzę, bardzo lubię sama spędzać czas i spędziłam go naprawdę bardzo miło. I myślę, że po prostu jak w przyszłym roku będzie ta impreza, to ja po prostu wszystkim przypomnę i już sobie zabukujemy wolne, żeby można było przyjechać i spokojnie ten czas razem spędzić. A póki co po prostu sama tutaj naprawdę spędziłam sporo czasu, bo uwierzcie mi, że powierzchnia jest spora. Dobra, żegnam się z wami, dziękuję wam za dzisiaj, trzymajcie się moje kochane dzieciaczki, robaczki i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!